Praca w IT w ostatnich latach to jest gorący temat i tak naprawdę, gdy ja byłem w liceum, to bardzo mało osób chciało zostać tymi informatykami, programistami, ale gdy skończyłem liceum i przejrzałem sobie, co moi znajomi robią po kilku latach, zauważyłem, że dużo z nich przeszło właśnie do IT i chciałem zrobić ten filmik, żeby też pomóc Ci w wyborze, czy IT to będzie dobra ścieżka dla Ciebie. Na pewno musisz być przyzwyczajony do dużej ilości siedzenia przed komputerem i przed biurkiem i jeżeli masz taką duszę, że musisz co chwilę coś robić, gdzieś wyjść, tu pojechać, tam wrócić, coś zanieść i tak dalej, to na pewno nie polecam Tobie pracy za biurkiem w IT, po prostu będziesz smutny, a tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby praca Cię spełniała, tak? Kolejnym aspektem jest to, że dla bardzo dużo ludzi przynętą jest po prostu prosty i szybki zarobek, co nie jest prawdą, bo w IT musisz się całkiem dużo pouczyć, zanim dostaniesz tą pierwszą pracę. Jest też duży przesiew i bardzo trudno jest zdobyć tą pierwszą robotę, bardzo sprawdzają pracodawcy swoich kandydatów, a samo nauczenie się programowania to jest całkiem długi proces, gdzie niektórzy chodzą właśnie na studia, inni się uczą samemu, ale nie jest to takie hop-siup, więc jeżeli z tego powodu na przykład chciałeś to robić, to raczej nie szedłbym tą ścieżką. Kolejnym ważnym aspektem jest logiczne i analityczne myślenie, czyli coś takiego, że wiesz, masz jakiś duży problem i od razu widzisz, na jakie małe problemy możesz go podzielić, tak aby go dobrze rozwiązać i w miarę prosty sposób. Jeżeli wkurzają Cię ciągłe też bugi, jakieś błędy w komputerach i tak dalej, to wiedz, że jeżeli zostaniesz programistą, to będziesz miał masę bugów do naprawy. Nawet jeżeli naprawisz dany komponent, zaczniesz tworzyć nowy, w tym nowym znowu będą jakieś bugi, więc znowu będziesz musiał je naprawiać. Tak naprawdę w kółko po prostu naprawiasz te bugi i raczej musisz się do tego albo przyzwyczaić i też nie możesz być taki sceptycznie nastawiony do tego, że wiesz, że ciągle coś nie działa. Oczywiście w IT też oprócz języków programowania ważny jest język angielski. I jeżeli go nie masz, to będzie też ważny aspekt, abyś dostał pracę. Bo bardzo często zdarza się tak, że twoim na przykład klientem będzie ktoś z zagranicy albo nawet twoim pracodawcą. Plus, jeżeli uczysz się programowania, to uczysz się też często niektórych rzeczy z tutoriali po angielsku plus z forów, które też są zazwyczaj po angielsku. Na koniec taki pozytywny aspekt, to na pewno ta praca jest dla ciebie, jeżeli szukasz dobrego stanowiska, pewnego, który da ci spoko pieniądze i możliwość pracy zdalnej. Bo nie kojarzę aż tak fajnego stanowiska, innego, popularnego, które daje oba na takim poziomie, nie? Że możesz pracować rzeczywiście w 100% zdalnie i zarabiać też spoko pieniądze. No i to by było w sumie wszystko na dzisiaj. Dzięki. Jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał, to zalajkuj, zakomentuj dla algorytmu. Ja oczywiście bardzo nie lubię tego robić, żeby prosić tam Cię o lajki albo komentarze, ale wiadomo, jaki algorytm jest po prostu bezlitosny dla nas. Także jeżeli chcesz się odwdzięczyć, to polajkuj i siemano.